Klaudia Szustek, witam Państwa. Zapraszam na dzisiejszą prognozę pogody. Najbliższa noc w całej Polsce przyniesie nam dużo przejaśnień i rozpogodzeń, chociaż opady deszczu ze śniegiem pojawią się m.in. w Zielonej Górze. Zachmurzenie całkowite w Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu oraz na wschodnich krańcach Polski. Temperatury niższe od 0 stopni na północy Polski do 2 stopni we Wrocławiu. Ciśnienie również niskie, w Warszawie 1002 hektopaskale. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla Europy. Jutro słoneczna i pogodna aura obejmie obszar Półwyspu Iberyjskiego, Berlina, Wiednia oraz Skandynawii. W Skandynawii na termometrach minus 4 stopnie. W Moskwie będzie jutro pruszył śnieg i tutaj 0 stopni, 5 stopni w Kijowie do 18 stopni w Atenach. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla naszego kraju. Czwartek z przewagą opadów deszczu ze śniegiem, m.in. na północnym wschodzie, w centrum oraz w niektórych miastach południowych. Więcej przejaśnień i więcej słońca ujrzą mieszkańcy Pomorza, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Temperatury spadną i wyniosą od 1 do 3 stopni. Ciśnienie również niskie, 1006 hektopaskali. Sprawdźmy prognozę pogody na 3 kolejne dni. Piątek na ogół pogodny, na termometrach od 0 do 2 stopni, na północnym zachodzie opady deszczu ze śniegiem. Sobota przyniesie nam opady deszczu ze śniegiem na południe, a także opady śniegu, podobnie na wschodnich krańcach Polski. Temperatura spadnie do minus 2 stopni na północnym wschodzie. Niedziela z opadami śniegu w centrum i na północnym wschodzie, w pozostałej części kraju pogodnie i słonecznie, temperatury wciąż niskie od minus 1 do 2 stopni. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.